Przypowieści Salomona, rozdział 2, część 2. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie. Poznanie mądrości doprowadzi tego, kto jej szuka, do poznania Boga. Dzięki temu taki człowiek stanie się rozważny i roztropny i będzie w stanie się ustrzec od wielkiego niebezpieczeństwa, jakim zdaniem Salomona jest przewrotny człowiek, czyli ktoś, kto tym, co mówi, stara się wprowadzić w błąd słuchacza. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności. Człowiek, który mówi rzeczy przewrotne, który jest podstępny i stara się oszukać, robi to, ponieważ sam żyje w przewrotny sposób. Odrzucił prawość i popełnia zło z radością. Doprowadził się do takiego stanu, że oszukiwanie innych i złośliwość wobec nich sprawiają mu przyjemność. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Niełatwo jest dostrzec, dokąd prowadzi krzywa droga i niełatwo też przewidzieć, do czego zmierza fałszywy i podstępny człowiek. Często nawet ten człowiek tego nie wie. Często zbacza na bezdroża, czyli manowce. Sam gubi się w swoich intrygach, jego pomysły często zwracają się przeciwko niemu, ale mimo to jest groźny dla człowieka naiwnego i ufnego. Salomon jako król często miewał do czynienia z takimi ludźmi. Musiał nauczyć się rozpoznawać ich i unieszkodliwiać. Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Kolejnym wielkim niebezpieczeństwem, przed którym Salomon przestrzega, jest związek z zamężną kobietą. Mężczyzna lubi, żeby mu schlebiano, lubi słuchać miłych słów i taka kobieta o tym wie i potrafi to wykorzystać. Mężczyzna, który się na nią skusi, nie będzie myślał o tym, że jest to kobieta zdradliwa, że łamie zobowiązanie wobec swojego męża, które jest też zobowiązaniem wobec Boga. Salomon nazywa małżeństwo przymierzem z Bogiem, nie tylko z małżonkiem. Chcę, żeby każdy o tym pamiętał, zwłaszcza ten, kto myśli o seksie z cudzą żoną. Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Żona, która zdradza męża, degeneruje się. Jej droga schodzi w dół. Salomon nazywa to drogą do śmierci. Także jej partner niszczy swoje życie. Salomon stwierdza, że nie wróci już na ścieżkę żywota. Na pewno nie chodzi o to, że powrót do harmonii z Bogiem po takim grzechu jest niemożliwy, ale jest on bardzo trudny i nieczęsto się udaje. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Człowiek, który posiadł mądrość, nie da się oszukać sprytnym mówcom i nie da się też skusić grzesznymi przyjemnościami. Rozpozna ludzi sprawiedliwych i będzie ich naśladował. I będzie z nimi w bliskich stosunkach, będzie się z nimi przyjaźnił. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. Może trudno uwierzyć w tę zapowiedź Salomona, ale on był pewien, że w końcu tak się stanie. Kiedyś Bóg usunie złych, a zostaną tylko ci, którzy są wobec Niego czyści i nienaganni. Są rośliny, które jeżeli nie zostaną wyrwane z korzeniami, odrastają.
odrastają, nawet jeżeli jakaś część korzenia pozostanie w ziemi. Zło też ma taką naturę. Bóg kiedyś wykorzeni zło w taki sposób, że nie będzie odrastało, że zniknie. Mądrość, której Salomon chciał nauczyć, polega między innymi na patrzeniu na świat właśnie w perspektywie ostatecznego zwycięstwa Bożej sprawiedliwości nad złem. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków nieśmiertelnemu.